Nasza dzisiejsza historia rozpoczyna się w Ofra, bo to właśnie tam Anioł Pana, czyli wysłannik samego Boga, spotyka się z Gedeonem. Gedeon, który kiedyś zostanie sędzią, czyli jednym z przywódców Izraela, jest teraz młodym człowiekiem, który zupełnie jest pozbawiony perspektyw. To, czego doświadcza, to moment zupełnej niewiary w to, że trudna sytuacja, w której Izrael się właśnie znajduje, kiedykolwiek będzie mogła się zmienić. Czas epoki sędziów to rzeczywiście pora, kiedy wszystko to, co najcenniejsze, zostało Izraelowi odebrane przez Madianitów. To oni są tymi, którzy nie tylko zabraniają sprawować im kult, ale też zabierają im całą własność, którą Izrael próbuje wypracować swoimi własnymi rękami. I Gedeona spotykamy właśnie w tym momencie, kiedy w ukryciu przed Madianitami młóci zboże. Zupełnie przekonany, że to wszystko nie ma sensu i najprawdopodobniej źle się skończy. I to właśnie do takiego Gedeona, właśnie w takim momencie, przychodzi Anioł Pana z propozycją, aby ten stanął na czele Izraela i odniósł zwycięstwo nad Madianitami. I łatwo można się spodziewać, jaka była reakcja Gedeona. Gedeon wcale nie chciał uwierzyć w te słowa, które słyszał. Wręcz uważał, że to kpina, że Bóg przyszedł, żeby sobie z niego zażartować, dlatego, że przecież jak sam mówi, należy do najmniejszego, najmniej poważanego rodu w całym Izraelu, a tu słyszy słowa, że ma stanąć na czele całego narodu i odnieść zwycięstwo. I to właśnie w tym momencie ujawnia się największa tęsknota Gedeona. Gedeon najbardziej tęskni za tym, żeby zwyciężyć, żeby osiągnąć wolność, żeby doświadczyć tego wszystkiego, o czym do tej pory mógł tylko słyszeć w opowieściach. I po długich targach z aniołem pana, Gedeon w końcu staje na czele Izraela, ale jego marzenie o tym, by odnieść zwycięstwo, tak jak sobie je wymyślił na czele potężnej armii, musi przejść pewnego rodzaju oczyszczenie. Pan Bóg, żeby ujawnić przed Gedeonem, że to on jest tym, który zsyła zwycięstwa, który jest gwarantem e, tego, że każda misja może zakończyć się dobrze, odziera go z tych wszystkich marzeń i pragnień, które o armii, o wielkim zwycięstwie Gedeon już w sobie nosił. Pan stawia przed Gedeonem jedno polecenie: masz stanąć na czele małej armii. O której nikt nigdy nie powiedziałby, że może odnieść zwycięstwo. Jeśli mi zaufasz, jeśli przyjmiesz tę moją ofertę taką, jak, z jaką do ciebie z nią przychodzę, wtedy osiągniesz zwycięstwo. I tu rozpoczyna się tak naprawdę największa życiowa przygoda Gedeona. Gedeon zaufał Jachwę, stanął na czele niewielkiego wojska, zupełnie obdarty ze wszystkich swoich oczekiwań, marzeń i pragnień. I odniósł zwycięstwo. Ta tęsknota, którą nosił w sobie, stała się rzeczywistością. Ta tęsknota małego człowieka pozbawionego perspektyw stała się zaczątkiem wielkiej historii, o której jeszcze nie raz na kartach Biblii usłyszymy.